kochani, witajcie na kanale megadyskont.pl. I słuchajcie, dzisiaj otwieram kulę LOL Surprise ze zwierzakami. Jest to oczywiście z serii I Spy, to jest taka już druga odsłona. Także zobaczymy, na jakiego zwierzaka uda mi się dzisiaj trafić. Moi drodzy, każdy z Was, kto lubi serię LOL Surprise, niech od razu zostawia kciuka w górę. Piszcie w komentarzach, jak myślicie, na jakiego zwierzaka dzisiaj trafię. No a co, tymczasem zaczynamy! No to kochani, słuchajcie, ja Wam dla przypomnienia jeszcze pokażę. Zobaczcie, tak się prezentuje kula z pierwszej odsłony tej serii LOL Surprise I Spy. Zobaczcie, tak się one troszeczkę różnią. Ta jest taka bardziej jasno-różowa i tu mamy sowę na wierzchu, a tu mamy już takiego fajnego kociaka. No dobra, dzisiaj tak jak mówiłam, otwieramy tą kulę, więc trzymajcie za mnie kciuki. Zaczynamy, słuchajcie, zobaczmy, na jakiego zwierzaka tutaj trafimy. No ciekawe, wiecie co, powiem Wam, że... O rety, dobra, tu już widzę, że mi ten zameczek się popsuł, trudno. Otwieramy w ten sposób. Może uda mi się trafić na jakiegoś super wyjątkowego zwierzaczka. Oj, byłoby ekstra. Uwaga, pierwsza niespodzianka, czyli, kochani, rebusik. Zobaczcie, tak się prezentuje rebusik, który był w środku. No jeszcze póki co nic tutaj nie widać, możemy tylko tak, wiecie, się domyślać, co tutaj jest. Musimy poczekać, aż w środku pojawi się jakaś specjalna lupa, za pomocą której odczytamy rebus. Ale słuchajcie, zanim tam zobaczymy jakąś w ogóle lupę, to najpierw ja tutaj muszę otworzyć kolejną warstwę, słuchajcie, niespodzianek. Oho, uwaga. I co to będzie? Co to będzie? Mamy tu coś w ogóle? Chyba tylko kulę widać. O rety, słuchajcie. Tak, mam rację. Pod tą warstwą tutaj już nic się nie kryło. Za to widzimy już kolor kuli, niebieska. Co jeszcze tam mam, takie mamy te łapki, ślady po zwierzakach. No to otwieram dalej. O, patrzcie ten, jaki fajny zwierzak. Takiego bym chciała. Ale fajowy. Dobra, o, tu jest następny zameczek. No to otwieramy. To otwieramy, zdejmujemy ostatnią warstwę. O, tu mi się ładnie już otworzyło, spójrzcie. Niebieską kulę otwieramy i co tu będzie w środku? Patrzcie na to, są niespodzianeczki. Oj, ale coś malutkie, słuchajcie, tu mam chyba jakąś butelkę, no nie wiem, tu też nie wiem w sumie, co tu jest. Zobaczmy dalej, a tu jest jakiś zwierzak, który na nas czeka. Ciekawe, kto to będzie. Jest jeszcze ulotka i tu mamy nasz piaseczek, który musimy odkopać. Zobaczcie, w środku była też lupa, o której Wam mówiłam. Za jej pomocą możemy odczytać teraz rebusik, więc uwaga, sprawdzamy. Oj, tu zobaczcie, tutaj mamy jakiś kamień, mamy gwiazdkę, więc rozwiązanie to Rockstar. Ale nie zapominajcie, że tej lupy możecie też użyć, żeby odczytać ukryte znaki na saszetkach. Czyli jak tutaj przyłożymy, zobaczcie, lupę, to tu mamy literkę A, tu mamy napis LOL Surprise ukryty. Oho, tutaj też, widzicie? Dobra, zobaczmy na innej saszetce. Tutaj też mamy napis LOL Surprise. Oho, tu jest też literka A. Coś dużo tych literek A. Ale słuchajcie, fajna jest to sprawa. Możecie sobie wszystko podejrzeć. O, tu jeszcze mamy taki napis. Co jest w środku? Zaczynamy otwieranie. Ja na początek sprawdzę to, co jest w tych mniejszych saszetkach. Uwaga, lecimy, sprawdzamy, co to będzie. Zobaczcie, żółta taka mi się trafiła łopatka, widzicie? No nie wiem w sumie, chyba to będzie jakiś kiciuś, bardzo możliwe. A skoro już mam żółtą łopatkę, to mogę teraz sprawdzić, co się kryje pod piaskiem. No to kochani, słuchajcie, otwieramy nasz piasek. Zobaczcie, mamy piaseczek kinetyczny. W środku jeszcze ślady po łapkach. No i co? Sprzątamy, zobaczmy, co tu jest ukryte. Musimy tu porządnie wszystko wykopać. Oho, oho. Łohoho, spójrzcie na to. Chyba znalazłam buciki dla naszego zwierzaka. I to jakieś takie ładniutkie. No spójrzcie na te buty. O rany, jakie śliczne. Mają złotą podeszwę i tu są takie czarne. O, może to jest jakiś naprawdę wyjątkowy zwierzak. Słuchajcie, ja muszę wyjąć jeszcze pozostałe. Uwaga, uwaga. Wyjmujemy buciki. Dobra, jest drugi bucik i tu jeszcze widzę, są następne, więc kopiemy dalej, okej.
wyjmujemy wszystko. Zobaczcie, trzeci bucik do kompletu, no i ostatni. Wszystkie wyjęte. No dobra, otwieramy następną niespodziankę. Zobaczmy, co to będzie, słuchajcie. Butelka! Ale fajna, zobaczcie, to chyba naprawdę będzie kiciuś. O rety, to się nas pytają, czy w ogóle go widzieliśmy. No, jeszcze nie, dopiero go zobaczymy, jak znajdziemy go w środku. Słuchajcie, wszystko ładnie nam pasuje do kompletu. Zobaczcie, w jakim to jest ładnym kolorze utrzymane. Dobra, sięgam po następną saszetkę. No i w końcu zobaczymy, jaki kotek czeka w środku. To następna paczuszka. I ja tak Wam powiem szczerze, że mi się wydaje, że tu w środku jest jakieś ubranko. Ale zaraz zobaczymy, czy mam rację. O rany! Jakie ładne! Spójrzcie na to! Ale superowe! Wiecie co? Nie wiem czemu, ale mi to przypomina trochę strój kąpielowy. Naprawdę! Patrzcie na to, tu jakby taka siateczka, te kropeczki. Naprawdę wygląda jak strój kąpielowy. Ale ekstra, mega mi się podoba. Taki letni, superowo. I teraz czas na ostatnią paczuszkę, na naszego zwierzaka. Jeden, ja się już nie mogę doczekać. Zobaczmy, dla kogo są te wszystkie akcesoria. Uwaga, 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 gotowi? O matko, patrzcie na to, co? Ale słuchajcie, szok. Nie, no nie wierzę. Ale zwierzak mi się trafił. Zobaczcie, czy tu ma tatuaż taki baby. Z tej strony też ma taką buźkę jakąś ze smoczkiem. Nie, no po prostu nie do wiary. Słuchajcie, ja w ogóle nie jestem pewna, czy to jest kotek, czy to nie jest skunks, bo mi to bardziej skunksa przypomina. No nie do wiary, słuchajcie. To w ogóle chyba naprawdę nie jest kociak, wiecie co? To jest skunksik. Dobra, zakładamy mu ubranko. Oj, z tym to chyba nie będzie tak prosto wcale, ale zaraz mu, słuchajcie, je założymy. Dobra, łapeczki przeciśniemy. I się powinien zmieścić w to swoje ubranko. O rany, dobra, słuchajcie. Rzeczywiście to nie jest proste, tak jak Wam mówiłam. To samo teraz jeszcze, słuchajcie, z tyłu. Oho. Dobra, prawie założone, prawie się udało. Teraz jeszcze tutaj, o rany, naprawdę. Nie wiem, to ja to sobie wyciszę. Ubranko już założone, teraz jeszcze założymy naszemu skunksikowi buciki. Powiem Wam, że naprawdę wygląda, jakby szedł na plażę, serio, przez to ubranko tak mi się kojarzy. Fajnie, fajnie, uwaga, ostatni, nie, jeszcze jeden bucik mi został, dobra. To jeszcze ostatni bucik. I mamy, cały skunksik jest ubrany, zobaczcie. Mamy dla niego buteleczkę, łopatkę, no i jest komplet. A tutaj macie pokazaną całą ulotkę. Wszystkie zwierzaki, na które tu można trafić, jest ich orety, naprawdę dużo, bardzo dużo. Ale jeśli chodzi o naszego skunksika, on jest tu na samym końcu w ogóle jest, zobaczcie. Grunch Skunk, mamy go podpisanego. I on jest z Rock Clubu, czyli to jest to hasło, które mogliśmy sobie odgadnąć w rebusie. Sprawdźmy jeszcze, co nasz skunksik potrafi zrobić. A oczywiście do tego będzie nam potrzebna woda. Ja już teraz, słuchajcie, napełniłam buteleczkę. No i trzeba nakarmić zwierzaka. No to proszę bardzo, słuchajcie, nakarmmy go sobie ze spokojem. I sprawdzimy, wiecie co? On może albo pluć, albo może robić siku. W sumie zaraz się przekonamy, co to będzie. Ale chyba muszę go nakarmić jeszcze jedną porcją z buteleczki, bo jedna to może być za mało. No słuchajcie, skunksik już się napił. Zobaczmy, co on robi. O, słuchajcie, robi siku! O rany! Ale się sporo napił, rzeczywiście, słuchajcie, chciało mu się chyba mocno siusiu. Moi drodzy, słuchajcie, ja Wam jeszcze pokażę całą moją kolekcję wszystkich zwierzaków właśnie z tej serii, więc patrzcie uważnie. Słuchajcie, zobaczcie, tu mam w ogóle kolejnego skunksa, tu mamy oczywiście kociaka, ale żeby nie było, pieski też są w tej serii. Tu mamy takiego mniejszego psiaka, tu jest już, słuchajcie, taki troszeczkę większy, w takim bardziej falbaniastym ubranku. Oho, tu mamy następnego takiego kiciusia słodkiego. Ten, zobaczcie, jaki jest stylowy ubrany, w ogóle połowa pyszczka jest czarna, połowa brązowa, także tak łatwo go rozpoznać. I uwaga, to chyba jeszcze mój ulubieniec, czyli taki kiciuś, który wygląda jak faraon. No to kochani, słuchajcie, mam
nadzieję, że chociaż komuś udało się odgadnąć, na jakiego zwierzaka dzisiaj trafię. Tak jak Wam mówiłam na początku, w komentarzach mieliście okazję, żeby napisać, jaki zwierzak się kryje w tej kuli. Ja Wam powiem szczerze, że się nie spodziewałam skunksa, bardziej obstawiałam kociaka. No także, zobaczcie, była taka mini niespodzianka. Ale jeśli mimo wszystko Wam się podobało, no to oczywiście zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!